W ubiegłym tygodniu odbył się odbiór techniczny zmodernizowanych kortów tenisowych nad zalewem Arkadia. Administrator zgłosił do wykonawcy kilka uwag. Dotyczyły one głównie kwestii porządkowych. Na oficjalne otwarcie dwóch kortów tenisowych trzeba będzie zatem poczekać kilka dni. Jak poinformował nas dyrektor OSIR-u Waldemar Borysewicz, administrator nie ma większych zastrzeżeń do wykonawcy. Zobowiązał go jedynie do sprzątnięcia terenu, na którym pozostawił materiały budowlane. Modernizacja kortów kosztowała 620 tysięcy złotych, z czego 140 to środki własne miasta, a 180 środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za tę kwotę firma z Olsztyna wykonała prace ziemne z podbudową pod powierzchnią sportową z kruszywa łamanego, nawierzchnię sportową z trawy syntetycznej, do tego olinowanie siatki, siedziska dla sędziów, także ogrodzenie i oświetlenie terenu. Firma pracę zakończyła przed terminem jego zakończenia, który planowany był na 30 lipca. Niestety amatorzy tenisa, by móc skorzystać z odnowionego przybytku, będą musieli za to zapłacić. I to nie mało, bo ulgowy bilet będzie kosztował 15 zł za jedno wejście dla ucznia. Najdrożej zapłacą ci, którzy chcą wynająć korty na zawody, aż 150 zł za 2 godziny.